który dbał o procedury, nie zdarzyło mu się, żeby zagapił się i za późno złożył wniosek do regionalnej izby obrachunkowej, żeby nie był w stanie przeczytać ze zrozumieniem, prawda, odpowiedzi. Zawsze te wnioski były przygotowane z jednej strony z lekkością i z dowcipem, a z drugiej strony były idealne pod względem formalnym. My oczywiście nie jesteśmy w stanie, nie będziemy głosowali, nie poprzemy wniosku, który złożył pan radny Jankowski, bo jest to wniosek nie komisji rewizyjnej, tylko typowy wniosek polityczny. To jest myśl, że tak powiem, starej zasady, dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf, prawda? Tu jest Truskolaski, to my na niego będziemy teraz szukali paragraf. I pan Jankowski poszukuje takich paragrafów. Dziękuję bardzo. Naszego miasta, to przepraszam, ale dojeżdżę naszego miasta.
bo skyboxy wynajmowane z funduszu reprezentacyjnego na cele reprezentacyjne, to jest obowiązek prezydenta. Wschodni Kongres Gospodarczy, Wschodni Kongres Gospodarczy to jest wydarzenie, które ma ogromną siłę rażenia promocyjną dla naszego miasta. Ja chciałabym, panie prezydencie, żeby Białystok uczestniczył w takich wydarzeniach, jeszcze większych, jeszcze częściej. Promocja naszego miasta jest bardzo potrzebna. Mieszkańców tak naprawdę uważam, nie interesuje to, co się dzieje tutaj na tej sali. Mieszkańców interesuje to, aby miasto było sprawnie zarządzane. Mieszkańców interesuje to, żeby władza, zarówno ta uchwałodawcza i ta wykonawcza, współpracowała ze sobą. Chciałabym zaapelować do Państwa o tą współpracę. Chciałabym zaapelować o to, żebyśmy się nie obrażali nawzajem, żebyśmy nie robili personalnych wycieczek. Chciałabym, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Po raz pierwszy uczestniczę na żywo w życiu samorządowym. Bardziej teorią się zajmowałam zawsze, jeśli chodzi o samorząd lokalny. Myślałam, że jest to mniej polityki, a jednak więcej merytoryki. Niestety rzeczywiście widzę, że w polityce to, co jest białe, nie jest białe, a czarne nie jest czarne. Apeluję o współpracę, apeluję o rozmowę, apeluję o to, żebyśmy pracowali do Białegostoku, bo jesteśmy winni mieszkańcom. To oni nas tutaj wybrali, powołali do tej służby publicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę zabrać głos do radnego pana Czułą. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Jako członek Komisji Rewizyjnej, biorący udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, przysłuchujący się pilnie temu, co Komisja Rewizyjna miała na uwadze odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium. Ja myślałem, że na tej sali usłyszę choć jeden argument. Argument za tym, aby absolutorium nie udzielić, ale podobnie jak na Komisji Rewizyjnej takich argumentów nie było, tak teraz też takich argumentów nie słyszę. Natomiast na Komisji Rewizyjnej słyszałem mnóstwo argumentów za udzieleniem absolutorium. Tak samo się dzieje również teraz. Po tym, co zaprezentował Pan Prezydent, wykonanie planu wydatków na poziomie około 96% i planu dochodów poziomie ponad 100%. To jest rzeczywiście najlepszy budżet, podobnie jak twierdzi, tak jak Pan Prezydent twierdzi, na przestrzeni 9 lat. Dlaczego Platforma Obywatelska będzie głosować za udzieleniem absolutorium, a więc przeciw wnioskowi, który Komisja Rewizyjna złożyła? Otóż dlatego, że pozytywnie za sprawozdaniem z wykonania budżetu opowiedzieli się wszyscy, podkreślam, wszyscy fachowcy. To znaczy zewnętrzna firma audytorska, która nie miała w ogóle uwag do sprawozdania z wykonania budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa, niejako dwukrotnie. W związku z tym, jeśli wszystkie argumenty świadczą za tym, aby udzielić absolutorium, rozumiem, i nie słysząc głosów przeciwnych, czy argumentów przeciwnych, nie rozumiem, skąd w ogóle wniosek Komisji Rewizyjnej, aby tego absolutorium nie udzielać. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jankowski, zresztą to możemy wyczytać również w negatywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej, zarzuca brak należytej staranności panu prezydentowi, składa winę organu wykonawczego za niewykonanie, wykonanie inwestycji, zarzuca złe planowanie, wadliwy harmonogram, wadliwe przeprowadzone procedury. Jednakże na pytanie, na jakiej podstawie twierdzi, to odpowiada: tak się domyślam. I mamy to w 47 minucie nagrania z Komisji Rewizyjnej. Można sobie wysłuchać. Tak się domyślać. Znaczy na pytanie, dlaczego była nienależyta staranność? Tak się domyślać.
to na podstawie tego mamy głosować za nieudzielaniem absolutorium. Ja muszę powiedzieć, bo tu wielu merytorycznych kwestii zapadło już. Ciężko tak naprawdę się do wszystkiego odnosić. Tym bardziej, że właściwie każdy punkt i czyniony zarzut prezydentowi, aby tego absolutorium nie udzielać, jest punktem dosyć słabym. Ale ja dokonałem odkrycia na komisji rewizyjnej. Otóż urodził nam się w Białymstoku samorodny talent prawniczy, który za nic ma profesorów belwederskich, mówię o profesor Salatnicy, doktorów, składy orzekające, audytorów. Otóż mamy tutaj samorodny talent prawniczy. Jeśli pan nie był w stanie sam przygotować porządnie opinii komisji rewizyjnej, to trzeba było skorzystać z Duda pomoc. No chyba, że efektem jest właśnie to, skorzystanie właśnie z tej pomocy. Tak więc ten wniosek należy traktować tylko i wyłącznie pod kątem politycznym, a nie merytorycznym. I tak naprawdę, może tak się złożyło, może przypadkiem, ale na przestrzeni 9 lat to po prostu moje przybłóżek. Jak możecie, mówię do kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, głosować przeciw, absolutorium, czy za wnioskiem, który stawia komisja. A chcę jeszcze też powiedzieć o swoim odkryciu z ostatniej komisji rewizyjnej. To a propos takich delegacji, które tak naprawdę uczynimy, bo cóż, jeśli Rada Miejska przegłosuje wniosek o nieudzielenie absolutorium, to tym samym czyni niejako delegację, to znaczy delegację do tego, żeby prezydent rozstrzygał wszystkie przetargi w pierwszym podejściu, to znaczy nie zważając na to, czy cena jest rażąco wysoka. No bo skoro czyni komisja rewizyjna z tego zarzut, to prezydent na przyszłość będzie musiał się kierować nie zdrowym rozsądkiem i gospodarnością, a tym, co Rada Miejska, Rada Miasta mu sugeruje niejako, czyniąc zarzut w postaci właśnie mówię o tym przedszkolu, gdzie przetarg był nierozstrzygnięty, w związku z tym nie wykonano zadania 100%. Znaczy, zważmy na to, że to głosowanie ma charakter daleko idący pod względem tych skutków prawnych na przyszłość. A teraz o tym odkryciu z ostatniej komisji rewizyjnej. Dowiedziałem się, że kolega radny przewodniczący Dudziński, Dębowski brali udział w uroczystości związanej z wykolejeniem cystern, z cholorem. Miasto Białystok brało udział we współorganizowaniu tych uroczystości. Rzeczywiście zapewniło tam poczęstunek. Przewodniczący Dudziński był i Dębowski na tym poczęstunku. To mam dla Państwa informację. Tak? Przewodniczący Jankowski powiedział, że żadne cateringi po porach nie będą jeździć. I to jest wyznacznik dla Pana Prezydenta, Panie Prezydencie. Do kościoła. Bo w przyszłym roku to będzie zawsze. Co to jest? Znaczy, bardzo dobrze, że miasto Białystok organizuje różne uroczystości. I to uważam także. Bardzo dobrze, że bierze udział w parafiach i katolickich, i prawosławnych, i jakich tamkolwiek, tak, żebyśmy mogli sięgnąć. Bardzo dobrze, że podlegają te wnioski o współorganizowanie uroczystości przez miasto Białystok na analizie i że daje pieniądze na to. Niejako. To co? To głosujemy za tym? Zastanówcie się, drodzy Państwo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Wniosek formalny. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. Dzisiaj takie duże by mieli
politycznych wystąpień. Wydaje mi się, że sprawa dużych wszystkich, jest są media, więc każdy pewnie będzie chciał je popisać. Szczerze rzecz biorąc, na to czas takiego podpisu na Rosję. Dlatego też składam taki wniosek, proszę o poparcie. A skoro już poprawię na tej stronie, wiadomo, będę głosować koledzy, to zawsze powiem, ale że nie można wstać, że nie będę zmieniał. Panie Krzysztofie, co to na czas? Dziękuję. Czy jest to wniosek do wniosku? W takim razie uchwała wniosek formalny. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku radnego Macieja Bernackiego po zamknięcie listy mówców? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jesteśmy kolejny rok bez dyscypliny w klubie PiS-u. Proszę Państwa, no trudne to jest do uwierzenia. Naprawdę, trudne jest to do uwierzenia, ale to są fakty. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Chciałbym odpowiedzieć do Pana Prezydenta Truskolskiego, którego nie widzę. Panie Prezydencie, byłem w punkcie informacji w sprawie świętych obrazków, tylko jest pewna różnica. Jestem katolikiem i odróżniam święte obrazki od obrazków reklamowych, które reklamują, promują świętą wodę. Potrafię to zrobić, potrafię to odróżnić. To, co mi Pan tutaj dał, to jest nic innego jak promocja, jak promowanie świętej wody. Od tego jest informacja turystyczna. Jak najbardziej tak. Następna bardzo ważna rzecz, dziękuję za życzenie imieninowe. To bardzo miłe. I odnosząc się po kolei do wypowiedzi pana przewodniczącego Marcina Szczygło. Szanowni Państwo radni, komisja rewizyjna miała za zadanie ocenić, zbadać, czy został wykonany budżet. Tak lub nie. Czy dane zadanie zostało wykonane? Więc albo zostało wykonane, lub nie zostało wykonane. I w naszej opinii te konkrety można znaleźć. Albo zostały środki wydatkowane, które Rada Miasta uchwaliła i zostało wydane, lub nie. Jest oczywiście jeszcze inna możliwość. A oto taka możliwość, że nie są mrożone pieniądze, i przychodzą na wydatki niewygasające i wtedy nie ma żadnego problemu, wszystko jest zrozumiałe i nie ma żadnych problemów.
Ale jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że pan radny Janczyło mówi, że on nic nie widzi, nie widzi żadnych podstaw. Najprostsza pozycja do zrozumienia. Opracowanie dokumentacji przy warszawskiej. Zapisane pieniądze od 1 stycznia do 31 grudnia. No i cóż, proszę Państwa. Pytanie do Pana Prezydenta, co takiego się stało, że nie zostało to zadanie inwestycyjne wykonane? Czyli tak naprawdę nie został wykonany, uchwalony budżet przez Radę. Informacja jest następująca. Zadanie zostanie wykonane w 2015 roku. Czy to jest trudne do zrozumienia? Wydaje mi się, że nie. Myślę, że to jest rzecz oczywista. I to jest argument merytoryczny. I można by tak wymieniać, wymieniać i wymieniać. Przede wszystkim główne uwagi, które były, to to, że były zapisane pieniądze, a nie wiadomo do końca w jaki sposób było to realizowane. Powołując się na orzecznictwo najróżniejszych sądów, komisja rewizyjna powinna mieć pełny obraz do tego, aby ocenić wykonanie budżetu. Proszę Państwa, co się stało? Stało się to, że została zwołana komisja rewizyjna, na którą przyszła pani skarbnik, faktycznie zreferowała i przyszedł pan prezydent Kuliński. W 15 czy 20 pytaniu pan prezydent Kuliński wyszedł, więc mam pytanie, z kim miała rozmawiać komisja rewizyjna? Kogo miała pytać o te pytania, które zostały przygotowane? Państwo mi zadają 85 pytań. A ja mam pytanie, dlaczego mi osobiście, jako Piotrowi Jankowskiemu, zarzucacie, że to były moje autorskie pytania? Ja nie jestem jedyny w komisji rewizyjnej. Radny Maciej Szczurło mówi, pan był, pan wszystko powinien widzieć, pan brał udział w głosowaniach. No, panie radny, są też koledzy, którzy nie byli w poprzedniej kadencji i nie znali tych odpowiedzi, o których pan mówił. To są chyba rzeczy też oczywiste. Stąd te pytania. No i cóż, no sytuacja wygląda tak, ocencie budżet, nie uzyskując informacji. No ale przyszła następna komisja rewizyjna, następne posiedzenie. Proszę Państwa, odczytałem Państwu radni projekt opinii. Coś, nad czym dalej się pracuje. Wielokrotnie prosiłem osoby, które były na sali. Było trzech zastępców prezydenta, była pani skarbnik, byli radni, o to, żeby wnosili konkretne uwagi do projektu. No nikt nie wnosił żadnych uwag do projektu, a miał takie prawo. Jedyną rzecz, która została... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwoli pan, że skończę. Jedyna rzecz, która została złożona, to tylko i wyłącznie to, żeby w ogóle ten projekt uchwały odrzucić. I to był jedyny wniosek, który faktycznie merytorycznie był głosowany. Odnosząc się dalej do dalszych odpowiedzi. Zrozumiałe, proszę pana. Przepraszam pana radnego Piotra Jankowskiego, że tutaj widownie zakłóca porządek. Pan prezydent. Jeżeli jest problem, możemy wezwać pomoc. Ewentualnie, jeżeli jest za domu, to proszę wyjść na zewnątrz. Uwagi kieruję do wiceprezydenta Jóźwiaka. Szanowni Państwo, możemy wznowić temat? Ja kieruję, ale pan przeszkadza, pan zakłóca. Szanowni Państwo, przepraszam panie radny Piotrze Jankowski za zachowanie, no nie z naszej winy. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, przyzwyczaiłem się do niektórych zachowań, więc nie dziwią mnie, nie bulwersują, nie czuję się absolutnie dotknięty. Wracając do tego, o czym żeśmy tutaj rozmawiali. Nie byłoby najmniejszego problemu, gdyby prezydent miasta Białegostoku
skorzystał ze swoich możliwości. A oto takich, że zrobiłby korektę. Tak jak potrafił to zrobić w przypadku przedszkola przy ulicy Brzoskwiniowej. To, o czym mówi pan radny Janczyło. Tak, faktycznie jest, w wydatkach niewykorzystujących w listopadzie, ale w grudniu już nie ma. Sytuacja jest jasna i czysta, bośmy w ogóle nie dyskutowali na ten temat. Przenosząc wydatki, te, które pan prezydent założył, że są poślizgi, są najróżniejsze rzeczy, gdyby było celowo, było o to pytane, czy są w wydatkach wygasające, czy też nie. No i odpowiedzi były jasne i klarowne. Można było prosto stwierdzić, czy zadanie jest wykonane, czy zadanie jest niewykonane. Myślę, że to jest sytuacja... O, pani Stachu, pozwoli pani, że skończę. Następna bardzo ważna rzecz, referendum zostało wyjaśnione. Myślę, że nie ma sensu wkładać czy wprowadzać sytuacje, które nie miały miejsca. Odnosząc się dalej w sprawie, jakoby nie dochował jakichś terminów w kwestii zwołania komisji rewizyjnej. Szanowni Państwo, na posiedzeniu pierwszym komisji posłuchałem pani skarbnik, która powiedziała, pytania są tak proste, będzie szybko odpowiedź, nie 14 dni, niezwłoczne. Niech będzie odpowiedź niezwłoczna. Przyjęto jako dobrą monetę. W ramach tej dobrej monety, zamiast, żeby te odpowiedzi rzeczywiście przyszły wcześniej, to stało się tak, że przyszły później niż w ogóle było czasowo. Wpłynęło 1 czerwca. Następną rzeczą, którą zrobiłem przez sekretariat, poprosiłem o to, aby wskazać jedną datę dla wszystkich. I tak się to stało, że w dniu 11 komisja się spotkała. Przypominam tylko czas, że mieliśmy czas do 15 czerwca. I to jest chyba najważniejsze, że w tym wypadku wszystkie terminy zostały dochowane. Chciałbym się też odnieść do tego, co mówiła pani radna Augustyn i inni radni. Gdybyśmy jako komisja rewizyjna mieli patrzeć na ratingi, jakie są, na wynik wyborczy pana prezydenta Puskowskiego, to jak najbardziej tak. To możliwe, że ta opinia komisji była zupełnie inna. A tak nie. Konkretnie żeśmy się odnosili do zadań wykonanych lub nie. Pani nie widzi żadnego problemu w kwestii tego, że są wydawane pieniądze na loże na stadionie. No ja je widzę. Widzę też jedno rozproszenie, żałuję, że pani tego nie widzi. Gdyby pani przeczytała odpowiedź, którą przez prezydent miasta Białegostoku, na jakiej podstawie wydatkowo te środki, to myślę, że też inaczej by pani się wypowiadała. Bo pan prezydent się powiedział, że tam administracyjne prawie, cywilne prawo jest zębowe. I w ten sposób, jeżeli chodzi o przedszkole przy ulicy Brzoskwiniowej, potrafiliśmy, pan prezydent, jako Rada Miasta, przywołał sytuację Bajkera. Stwierdził, że jest rzeczywiście za drogo. Bez żadnego ale. Co się stało? Ogłosił zaraz następny przetarg, który był tańszy. I cóż, udało się ogłosić przetarg i za chwileczkę wystartować z rowerem w kwietniu czy w maju. Proszę Państwa, przedszkole i plac zabaw dla tych dzieci jest tak samo ważne jak rower miejski. Proszę Państwa, rozumiem, że jest sytuacja oto taka, że się nie zgłasza nikt, żaden oferent. Ale tutaj sytuacja była taka, że był drugi oferent i zdaniem pana prezydenta oferta była rażąco wysoka. Co to znaczy rażąco wysoka? Jak? Czy nie można było wystąpić do rady, żeby zrobić ten plan zabaw? A jak my mamy pewność, że następna oferta nie będzie rażąco wysoka? No nie mamy żadnych. Czyli co, mamy nie realizować zadań? A jest coś takiego jak prawo?
Myślę, że pokrótce wyjaśniłem, jak wygląda sytuacja. Odnosząc się tylko jeszcze do tych wystąpień w sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej biegłego rewidenta. Proszę Państwa, Komisja Rewizyjna robiła badanie pod względem celowości, legalności, celowości, gospodarności i rzetelności. To, co robiła Regionalna Izba Obrachunkowa, zresztą napisała to w swojej uchwale, kierowała wszystko w kwestii legalności i przyjmuje to do wiadomości. Identycznie to, czym się zajmuje biegłe, również identycznie to wygląda. Zresztą sama Regionalna Izba napisała o tym bardzo wyraźnie, iż to, co komisja wskazywała, ja powiedziała, że w tej kwestii nie zajmuje stanowisko po prostu. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczący Kazimierz Dudziński. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Wysoka Rada Drodzy. Chciałem poruszyć nieco inny temat, a mianowicie chciałem kilka słów na temat wypowiedzi Pana Prezydenta, a mianowicie w tej części, w której mówił, że będą korekty w zatrudnieniu. I przypomina mi się taka anegdotka, czy też powiedzenie jednego z moich ojców do syna, powiadał w ten sposób: synu, nie ucz się tylko oszczędzać, ale ucz się pomnażać pieniądze, rozmnażać, to będziesz ty miał, twoja rodzina i jeszcze innym pomożesz i zatrudnisz i będzie firma się rozwijać. I to mówię, tą wypowiedź też, tą formułę dedykuję panu prezydentowi z tego powodu, że on powiedział w ten sposób, że będzie wiceprezydentów z czterech na trzech, nie będzie nagle wiceprezydentom, nie będzie doradców, nie będzie premii, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i w 10 punkcie pojawia pan prezydent w ten sposób: urząd będzie przyjazny mieszkańcom naszego miasta i będą oceny pracowników. Proszę Państwa, urząd jest przyjazny. Ja obserwuję urząd naszych urzędników. Naprawdę starają się i wiele czynią dla mieszkańców i to mieszkańców, ale również i radni korzystają również z opinii czy też działań urzędników. Te rzeczy są, tak powiem, jakby na bieżąco. Te wszystkie propozycje pana prezydenta, które powiada, że zrealizuje w 100%, one w zasadzie nic takiego wielkiego nie wnoszą. Wnoszą tylko jedno, niepokój. I już w tej chwili myślę, że wiele osób myśli, kogo to dotknie. Chyba nie ten kierunek powinien być przyjęty, raczej na poszerzanie. Ja bym wolał, żeby było nie czterech, a pięć prezydentów. Ja bym wolał, żeby Rada Nadzorcza, jeżeli jest taka potrzeba, nie dwóch, nie trzech, a pięciu czy ośmiu. Jeżeli jest taka potrzeba, to zwiększać, zatrudniać, ale pod jednym warunkiem, że stopa życiowa mieszkańców rośnie, że spada bezrobocie. Mieszkańcy nie wyjeżdżają naszego miasta za granicę. I to taki kierunek powinien podjęty. To są takie proste operacje, które powinny być stosowane już od wielu lat wcześniej i na bieżąco. To nic tutaj nowego nie wniesie. Od tego planu, czy od tego apelu, czy też od tej propozycji, w zasadzie mieszkańcom niewiele wniesie. Dlatego też myślę, że na dzisiejszej dyskusji zabrakło mnie właśnie takich wskaźników, aczkolwiek można mnie zarzucić, że proszę Pana, ale to jest budżet, to jest absolutorium, to są inne wymogi i o tym dzisiaj dyskutujemy. Tak na dobrą sprawę, to mieszkańców, to absolutorium i to, co my tutaj dyskutujemy, może niewiele obchodzi, bo niewiele im to wniesie z tego tytułu. Ja bym wolał się skupić na takich tematach.
zahamowanie wyjazdu Białostoczan za chlebem i za pracą za granicę, tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, szczególnie w sferze produkcji wytwórczej, przemysłowej, razem z biznesem, z pracodawcami, tworzyć warunki podatkowe, warunki lokalowe, zagospodarowanie przestrzenne, a więc teren tym podmiotom. Tego mnie brakuje. A przecież były wyjazdy, rekonesans na różne kraje, czy coś tutaj wiele wniosło, jeżeli chodzi o poprawienie losu mieszkańców w sferze zatrudnienia. Dalej, proszę Państwa, obniżenie stopy bezrobocia. Ja nie pamiętam w ostatnich latach, kiedy dyskutowaliśmy na temat bezrobocia na sesji Rady Miejskiej, nie było wniosku w tym temacie, być może, że w tym czasie będziemy dyskutować, ale to przyszłość. Też nie usłyszałem tutaj nic w planach Pana Prezydenta w tym zakresie. Następna sprawa. Pan Prezydent wspomniał, że MOP wykonał zadanie niemal w 100%, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tej biedy było jak najmniej i żeby można było, a ta bieda wynika z tego, że ludzie pracy nie mają. To jest szczególny problem. A następna sprawa, tworzenie młodym mieszkańcom warunków do zakładania rodziny i miejsc pracy. To mnie interesuje, to czynnik społeczny. Nawet Unia Europejska w ostatnim okresie kładzie duży nacisk i ponoć mają środki na to, ażeby tej biedy w Unii Europejskiej, w naszym kraju było jak najmniej. To jest problem społeczny. I dzisiaj mamy oto taką sytuację przedwyborczą, że wiele ugrupowań na tym tle takich antysystemowych buduje swoją przyszłość polityczną. I to powinno nam dać wiele do myślenia. I oto utworzyła się taka sytuacja, że mamy dwa organy. Organ prezydenta miasta z urzędem i organ Rady Miasta. I zamiast te organy ze sobą współpracować, to się wytworzyły dwa zupełnie różne podmioty. I my jakby każdy broni swojej pozycji. Nie w tym sensie, żeby mieć z tego profity, tylko że wynik wyborczy tak się ukształtował. I ja żałuję, że dalej te organy nie siadają do wspólnego stołu razem z naszymi posłami, senatorami, bo to też trzeba szukać tutaj różnych rozwiązań i musimy wspólnie, żeby tak jak to robią starosta powiatowy w naszym kraju i urzędy wojewódzkie, samorządowe, marszały swoim zapleczem. I proszę bardzo, jest tam w miarę stabilność. Tam, gdzie są odrębne wybory prezydenta, burmistrza, wójta i odrębne wybory Rady Miasta, mamy te konflikty. Przecież mamy tutaj przykład z poprzedniej kadencji, przychodzili do mnie, przychodził, prosił o pomoc, bo Rada nie wyraziła zgody na podanie kredytu z banku i pracownicy nie mieli na wypłatę. No to jest kuriozum, czegoś takiego nie może być. Dlatego tutaj myślę, że to, co tu pani radna Augustyn zaapelowała, to myślę, że to jest zasadne. I powstaje pytanie, i co dalej? Bez względu na to, jaki będzie wynik. Co dalej? To jest problem, to jest pytanie, które zadaję wszystkim nam tu obecnym i politykom, którzy są poza szczeblem naszego samorządu, bo tu trzeba sięgać do źródeł. Mi się wydaje, że jakieś tu jest zachwianie. Ja pracowałem w poprzednich kadencjach, kiedy wybierano Radę Miasta 50-osobową. Powiedziano, że to jest za drogo. Miasto, kraj jest biedny, nie można płacić radnym, nie tylko 50, zrobimy tylko 28 radnych. Co to wniosło? Nic nie wniosło. Dalej, powiedziano, że będziemy wybierać wójta prezydenta w wyborach powszechnych i to umocni, to będzie będą współpracować. Niestety nie sprawdza się, bo w ostatnich okresach widzieliśmy, ile było referendów odwołania prezydentów, wójtów czy burmistrzów. I to są milionowe straty. Trochę dotykam sfery tak zwanej systemu i politycznego, ale trzeba szukać źródeł, skąd to się bierze. I tu myślę, że mam nadzieję, że po ostatnich wyborach coś się musi zmienić, bo ludzie też oczekują zmian. A my w ostatnich latach jakby zaciskamy się, zaciska się pierścień, nie możemy się jakoś tak odblokować, ażeby tym naszym mieszkańcom, żeby poczuli, że oni czują
żyją tym, co my dziś obradujemy. Ci, co oglądają, tam 200 osób ogląda w internecie, to tam są zainteresowani i słuchają nas. Ale tak na dobrą sprawę, po dzisiejszych naszych obradach będzie powiedzą, no nareszcie możemy odetchnąć, nam się los poprawi, nie będziemy wyjeżdżać i troszeczkę będzie więcej miejsc pracy i nie będą nas obkładane podatkami, podwyżkami, jak coraz od 1 stycznia, od 1 czerwca podwyżki. Każdy z Państwa, kto mieszka na terenie miasta, to odczuwa. Tyle moich uwag. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radny Dariusz Wasilewski. Szanowni Państwo, faktycznie pan Przewodniczący jak zwykle dodał trochę takiego uspokojenia, ale też takiej perspektywy do działalności, do oceny działalności samorządu. I faktycznie myślę, że to byłby dobry punkt na oddzielną debatę. To się Szczecinu 25-leciem niespełnionego pasma sukcesów. Ale w tej obecnej rzeczywistości to myślę, panie Kazimierzu, że właśnie byłoby dobrze, żeby ludzie niekoniecznie musieli się obserwować tym, co się dzieje na tej sali, tylko ufać swoim przedstawicielom, którzy właśnie są po to, by wykonywać rzetelnie, obowiązkowo, racjonalnie swoje zadania, tak? W tym momencie ludzie powinni pracować, wiedząc, że Rada wykonuje swoje funkcje właśnie w sposób odpowiedni. A niestety, prawda, przez ta dyskusja cała i opinia Komisji Rewizyjnej właśnie po to służy, by ten wirus partyjniactwa jednak przerzucać na w miarę zdrowe ciało samorządu. Bo właśnie moim zdaniem istotny jest sukces, tak, że nie kolejny szczebel zawłaszczania przez partie polityczne też wydatkom samorząd, tylko to sami mieszkańcy wybrali prezydenta. Przez to on się czuje mocniejszy i niezależny. Może tutaj stanąć śmiało i powiedzieć o swoich zmianach, chociażby tych, które w czasie dyskusji naszego klubu też były przedstawiane, żeby jednak przynajmniej minimalizować tą biurokrację. Proszę bardzo, jest to może jakiś symbol, może jakiś gest, ale myślę, że powinien być doceniony, bo nawet jeżeli to są, panie Kazimierzu, mniejsze pieniądze, to one albo trafią do inwestycji, albo nie będzie tak zachodniej konieczności czerpania z kiesy mieszkańców Białegostoku. Natomiast no, mi się wydaje, że właśnie ten przekaz, który z dzisiejszego posiedzenia Rady ma pójść w eter, to jest właśnie to, że się źle dzieje w Białegostoku. Właśnie nie są ważne te opinie, nie są ważne te sondaże, nie są ważne decyzje czy opinie niezależnych gremiów i tak dalej, tylko no, co człowiek normalny zobaczy, usłyszy, tak? Brak absolutorium. Coś złego. Potężny dług, no właściwie nie ma długu, ale no, i to wystarczy, tak? Na licie, na czołówce medialnej, jeżeli się to pokaże, to będzie ten cel. Cel z tych to nie polityczny, tylko partyjny, bo polityka jest takim rozsądnym ocenianiem rzeczywistości działania na rzecz dobra wspólnego, więc też tutaj politykujemy. Ale ta polityka musi mieć ten wymiar właśnie realny. No i faktycznie tutaj ja z podziwem patrzyłem na przewodniczącego komisji, który uczestniczy, gdy zadawał te szczegółowe pytania. Zawsze czas urzędnikom, by ich nie zadawał do końca, bo no, też w sposób ani merytoryczny do nich się nie można było odnieść. Jestem też świadkiem i wiele osób na sali, że pani skarbnik oferowała swoje usługi, by jak najszybciej odpowiedzieć. No i ta odpowiedź padła. Że ona była niesatysfakcjonująca, to właśnie osoba odpowiedzialna i rzetelna powinna dalej kontynuować dyskusję. Oczywiście tego czasu, można powiedzieć, zabrakło. A no myśmy zakończyli tą dyskusję na komisji po faktycznie no, na moje pytanie pan przewodniczący odparł, że no, te wnioski, które tak szczegółowo zaczęliśmy jakby dotykać, jak dzisiaj się to dzieje. Ta dyskusja kolegialna właśnie po to jest, tak, żeby przynajmniej część osób mogła uzyskać jakąś merytoryczną odpowiedź na te właśnie niesłuszne zarzuty. No ale wtedy usłyszeliśmy, że no, te wnioski są oparte na mych własnych domysłach. I koniec. No i cóż, można byłoby wymieniać faktycznie punkt po punkcie, jak to czynili moi przedmówcy,
że faktycznie kuriozalnie nie zdomagają się, by pani skarbnik odpowiadała, bo pan prezydent był winny za to, że mieszkańcy zapłacili za mało, prawda, grzywien czy mandatów. Przecież koledzy w centrali, prawda, apelowali, żeby to właśnie inna partia centralnie rządząca w Polsce nie wskazywała komendantom wojewódzkim, by regulować budżety przez właśnie tego typu sztuczne plany, tak? Jeżeli mamy prawo zamówień publicznych, to jest abecadło, tak? Abecadło, to musimy je stosować. Jaki może być zarzut do zespołu szkół, że był przetarg na żywienie i wyłoniono wykonawcę, ten nie wiązał się z podpisaniem umowy, prezydent odpowiada wyrok sądowy, a w opinii czytamy, że nie wykonano planu i to świadczy o nienależytym planowaniu realizacji zadań. I po takich dyskusjach bardzo twórczych postanowiliśmy przerwać podesłał całą opinię, która była niezbyt odpowiedzialna i rzetelna do jakiegoś lamusu. Czy te obecne, które dotyczy samych finansów publicznych, czyli brak tego zrozumienia, czym jest wykonanie budżetu, czym jest samo w sobie wykonanie budżetu, czyli że dochody są pewną prognozą, a wydatki są limitem, a nie koniecznością pełnych ich realizacji. Czy wydatki wieloletnie to są te, które mają być wydatkami wygasającymi, itd., itd. Więc no, w tym momencie ta dyskusja jest o tyle potrzebna, żeby prostować tą złą aurę, którą chce się jakby tutaj otoczyć, pomimo różnych sympatii tam partyjnych, i staramy się właśnie wychodzić z tych opadów i więcej tego zdrowego rozsądku, a no, przez to może i ten wirus nie będzie tak głęboko zasiewany w tym takim faktycznie trochę sztucznym konflikcie pewnych zaszłości historycznych, znowuż partyjnych, tak? To jest tych 6 osób, no poza naszym panem przewodniczącym, no, ale musiał być jakiś doświadczony, tak, polityk. Wszyscy są osobami bezpartyjnymi. I z tym celem szczęście, prawda, no teraz tak, z tym celem szczęście wesprzeć właśnie osobę pana prezydenta. I też to też dyskutujemy ideowo, politycznie, ale to naprawdę nam zabiera może 1% czasu. Zresztą to są rzeczy takie normalne, czy 3, czy 4 zastępców. No i zostałem tutaj radny, to był pierwszy taki jakby pomysł, że faktycznie można się ograniczać. Może już nie do końca tak jak w Nowym Jorku, że jest kilkunastu radnych, mamy 28, ale idźmy w tym kierunku mniejszej biurokracji i bez tego partii na ocenie tych rzeczy, które były zrobione dobrze, kompetentnie i racjonalnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radny Karol Czterny. Niezrealizowanie zadania modernizacja galerii Arsena. To jest ten 2014 rok. No i odpowiedź, jaką pan otrzymał, którą ja też przeczytałem, to jest tak. Zadanie modernizacji galerii Arsena zostało zrealizowane. Oprócz łazienki, która została wykonana w tejże galerii ze środków budżetowych wypracowanych przez tą właśnie galerię. No to na jakiej podstawie można twierdzić, że opinia komisji jest poważna, jeśli jest wykonana, to jest wykonana, tak? Jeśli nie jest, no to proszę o przytoczenie jakichś dokumentów na potwierdzenie tych parametrów. Ja rozumiem, że jest rok wyborczy i że nieudzielenie absolutorium jest no, jakąś tam świetną okazją do tego, żeby przy okazji jakieś swoje własne reakcje przeprowadzić medialnie. Powiem tak, no nie wiem, o tych skyboxach to jest taki bardzo medialny temat. No etyka postępowania, no jakże to, że prezydent
prawda, że tutaj władze główne mają dostęp do takich luksusów. Ale nikt nie przeprowadził też z drugiej strony analizy, bo chyba nie da się przeprowadzić, na miasto zyskało dzięki temu. Bo przecież w skyboxach byli i tak zwani VIP-y, i inwestorzy, którzy przyjechali do miasta, pokazujemy i chwalimy się tym, co mamy najlepszego. Czy to jest złe? Nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o etykę postępowania, to oburzacie się Państwo, czy oburzamy na coś takiego. Natomiast jakoś z całkowitym spokojem przychodzi nam w pewnym sensie też naciąganie spółki miejskiej, jako jest stadion Białymstoku, przez korzystanie przez nas z darmowych biletów. Można sobie tłumaczyć, że to jest zapraszanie, że to jest zapraszanie przez klub. De facto klub, który wspieramy też pieniędzmi. No co do tego, to jakoś nie zdajemy się opcji wielkich. I w końcu ostatnia taka już luźna zupełnie kwestia. Ja jestem organistą. W związku z tym czasami spotykam ludzi zupełnie spoza mojego stopu. Najczęściej to się spotyka ich na pogrzebach, no, z racji swoich obowiązków, to uczestniczę w wielu takich imprezach, powiedzmy sobie w cudzysłowie. Ostatnio miałem wielką przyjemność, nie pogrzebie, tylko usłyszenia komentarza, to już był pogrzeb, na którą przyjechała rodzina, która mieszka w Lublinie, mieszkali w Białymstoku, jechali 30 lat temu. Ja tak już po pogrzebie słyszałem komentarze, jak to między sobą mówili. Słuchaj, jaki ten Białystok jest piękny. Myśmy zostali gdzieś tam 30 lat za murzynami w Poznaniu. Byłeś wczoraj? Byłem, słuchaj, nie poznaję. Zapraszamy. Niech wracają. No, mam nadzieję, że wrócą. Byli zaszokowani, a tam się zrobiło miło na sercu. No i myślę, że nie bądźmy aż tacy strasznie. Znaczy, ja wiem, że nie ma tej dyscypliny partyjnej, ale i tak te 15 głosów jednomyślnie przypadkiem padnie. Natomiast no, myślę, że trzeba docenić też to wszystko, co się dzieje. No i też przyznać rację pracy. No. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radny Marek Jerzy Kojnowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja czynem poprę wniosek kolegi Bernackiego, będę mówił naprawdę krótko. Chciałem tylko powiedzieć raczej o swoich odczuciach niż o głębokiej analizie poszczególnych zarzutów. Mianowicie takich, że jak kolega Jankowski został przewodniczącym komisji dewizyjnej, no to byłem przekonany, że taka sesja się odbędzie, taka dyskusja i mnie nie zaróż, nie? To jest oczywiste. Tutaj tak po prostu miało być, tak wiedziałem, że będzie i ani moje doświadczenia, ani znajomość kolegi Jankowskiego tutaj nie zostały w żaden sposób wyrażony. No? Tylko mam taką prośbę. Szkoda naszego czasu, bo żeby składać tak poważne wnioski o inżynierii absolutorium z tak błahych, no są błahe, śmieszne zarzuty, to szkoda naszego czasu, by się, gdzie jest taka dyrektora znajdowała, tam chyba. My tutaj apeluję do wszystkich Państwa, żeby z takich powodów nie obniżać rangi naszej Rady, bo my mówimy o rzeczach naprawdę i strasznych, i śmiesznych. To jest zbyt poważna sprawa, żeby, nie mając konkretnych, żelaznych argumentów na udzielenie poważnych zarzutów na udzielenie absolutorium, tego stary problem poruszać. Ja myślę, że dyscyplina, tutaj do koleżanki chciałem coś, dyscyplina partyjna mi się by się przydała. Może nie byłoby tylu takich niepoważnych inicjatyw. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zadanie głosu radny Henryk Dębowski. Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Cieszę się z tej dyskusji, że taka dyskusja ma miejsce. Jestem też członkiem Komisji Rewizyjnej. Też uczestniczyłem w każdym spotkaniu Komisji Rewizyjnej. I też może chciałbym tutaj też jeszcze Państwu przekazać swoje odczucia. Jeżeli chodzi o działalność Komisji Rewizyjnej, nie wydaje mi się, żeby Komisja Rewizyjna źle funkcjonowała. Na temat 85 pytań, które tutaj padły w stanowisku Pana Prezydenta, że pracownicy urzędu, że urząd udzielił wyczerpującej odpowiedzi na 85 pytań, no chciałbym się z tym nie zgodzić.
ponieważ odpowiedzi zostały przeanalizowane i według mnie, tak jak pan prezydent odpowiada na interpelacje, a tutaj jestem tego żywym przykładem, bo składam interpelacje najwięcej. Złożyłem już około 40 interpelacji i wiem, jak pan prezydent odpowiada na moje interpelacje. Ile interpelacji jest uznanych, jakie są odpowiedzi, czasami są odpowiedzi, bym powiedział, wymijające, tak żeby absolutnie nie zrozumieć tematu odpowiedzi, a też ostatnio złożyłem interpelację w sprawie fotoradarów w Straży Miejskiej. Zadałem 6 konkretnych pytań i uzyskałem tylko odpowiedzi na 3 pytania, a 3 pytania w ogóle zostały pominięte. Także nie wiem, no to jest żywy przykład, jak da się nie udzielić odpowiedzi na pytania. Tutaj dodając jeszcze na temat planu pana prezydenta, który pan prezydent będzie chciał osiągnąć w życie. Ja się cieszę, że taki plan będzie po okresie półrocznym tutaj przez władze miasta tak jak rozpoczęty, tak? Tylko zadaję pytanie, dlaczego pan prezydent w momencie, kiedy został prezydentem na trzecią kadencję, nie miał takiego planu ogłosić od razu. Tylko należało poczekać pół roku, tak? Zobaczyć, co tutaj klub PiS będzie w dalszym ciągu w Radzie Miasta, nie wiem, jak oni będą funkcjonować, tak? Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle stanowisko pana prezydenta jest wynikiem naszych działań. Ja się cieszę, że takie stanowisko zostało złożone. Cieszę się, że pan prezydent zrozumiał, że klub PiS działa w obronie mieszkańców, tak? Bo do nas się zwracają mieszkańcy i też cały czas słuchamy ich głosu. I wydaje mi się, że to właśnie w wyniku naszych działań pan prezydent zmienił swoje stanowisko i też zaczął się wsłuchiwać w głos mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radna Katarzyna Todorowicz. Zanim zadam pytanie, chciałam przytoczyć punkt 6 opinii Komisji Rewizyjnej, który brzmi: w przypadku realizacji zadania polegającego na budowie ekranów i elementów drogi ulicy Generała Smitha i Generała Zasadowskiego 2014-2015 zadania nie zrealizowano. Zdaniem Komisji Rewizyjnej w przypadku tego zadania organ wykonawczy wykazał się niekompetencją, ponieważ zbyt późno przyjął jego wykonanie do realizacji w roku budżetowym 2014. Niewykonanie więc tego zadania przez pana prezydenta miasta Białegostoku wynika z jego winy. Moje pytanie. Na jakiej podstawie pan przewodniczący twierdzi, że zadanie polegające na budowie ekranów i elementów drogi ulicy Generała Smitha i Generała Zasadowskiego nie zostało zrealizowane, gdyż to późno przyjęto jego wykonanie do realizacji w roku budżetowym 2014, skoro zostało ono przyjęte do realizacji natychmiast po spełnieniu odpowiednich wymogów? Po pierwsze, budowa ekranów nie była wymagana w decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, ale znalazł się w niej wymóg sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu rok po zakończeniu danej inwestycji. Przypomnę, że ta inwestycja została zakończona pod koniec roku 2013, dokładnie 15 listopada. Już w lipcu 2014 roku gotowe były pierwsze sprawozdania. Cała ostateczna analiza przekazana na koniec roku 2014, w grudniu, zaznaczam. I w oparciu o nią przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do przeprowadzenia postępowania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe, z czego drugie rozstrzygnięto. Termin realizacji tego zadania to październik 2015 roku. Czy w związku z tym pan przewodniczący wymaga od pana prezydenta, aby realizował zadania zbędne, które przeprowadzenie nie jest potwierdzone analizami, niepotrzebne? Czy tego pan oczekuje, panie prezydenta? Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radny Jarosław Drocki.
zrealizowanie dochodów. Pytał pan, dlaczego zrealizowano dochody za rok 2014 w pozycji działu 750, rozdział 85, 023, paragraf 05, 90. Wpływy z opłat za koncesję i licencję jedynie na poziomie 409%. Wpływy te pochodzą z opłat za koncesję i licencję taksy. Dochód więc wynosi tyle, ile wynika z założonych, złożonych wniosków, czyli mówiąc wprost, kwota równa się liczba wniosków razy opłata. I dlatego dochód zrealizowano na poziomie 409%. I pytanie, co według pana Piotra miasto powinno zrobić, by zrealizować taki dochód w 100%? Podnieść opłaty, czy zmusić ludzi do składania wniosków na licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie taksówkarzy? Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu radny Piotr Sankowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Odpowiadając na to, co od ostatniego pytania, to co pan radny powiedział. No, panie radny, no jedna bardzo prosta rzecz. Realnie planować. Nic więcej. Jak realnie planować. Ja bym chciał wrócić do... nie to jest, że mój domysł, ja sobie to znalazłem, że w ten sposób trzeba odnieść się do tego, czy zadania zostały wykonane, czy niewykonane, czy plan dochodów jest zrealizowany, czy też nie. W uzasadnieniu, w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej jest taki zapis. Takie podejście do oceny opiniowanego wniosku Komisji Rewizyjnej wydaje się także uzasadnione w kontekście poglądów wyrażanych przez sądy administracyjne, wyrok NSA z dnia 12 marca 2015 roku, 2 GSK 231-14. Więc to jest ten sam dokument, na którym pracowałem. Pozwólcie państwo, że przytoczę. Zgadzam się, że to jest prognoza. Niewykonane zadanie budżetowe w zakresie planowania dochodów spowodowane może być czynnikami zewnętrznymi, na które organ wykonawczy nie ma większego wpływu, nieprecyzyjnym, wadliwym określeniem wysokości rodzajów dochodów uchwalonych przez Radę o budżecie, co może mieć wpływ na to, że rzeczywiście te dochody nie zostaną zrealizowane w ten ani inny sposób. I się wymienia pierwsza rzecz. Ulga i zwolnienia podatkowe podejmowane przez organy państwowe takowe nie wystąpiły. Zmniejszenie subwencji ogólnej dotacji celowej na skutek zmian w budżecie w ustawie budżetowej nie nastąpiły. Pojawienie się procesów gospodarczych, na które organy gminy nie mają większego wpływu, czy pojawienie się na obszarze gminy szeregu klęsk żywiołowych, które dotykają podatników. I to jest bardzo wyraźne i bardzo czytelne. Państwo pytacie mnie, mówicie mi, że ja chciałbym, żeby karać kierowców, czy też inne osoby, żeby było wpływy z mandatów. No kochani, zapytajcie prezydenta Tuskowskiego, dlaczego on zaplanował takie dochody, żeby ich tak ukarać, bo mnie to też dziwi. Ja pytam właśnie, dlaczego tak dużo zaplanował. Ja nie wymagam od niego, żeby on to zrobił. Ja to w sensie nie uchybienie, ale proszę państwa, nie odwracajmy kota. Zapytajmy, dlaczego prezydent Truskolaski w dochodach naszego miasta zaplanował aż tak olbrzymie wpływy z mandatów. No tak wygląda sytuacja. Odpowiadając na kolejne pytanie pani radnej. Jeżeli buduje się, może nie w środku miasta, ale pomiędzy osiedlami, obwodnicę, która ma od 2 do 6, nawet 7 pasów ruchu ze zjazdami, zrozumiałym było dla każdego chyba, że w tym miejscu ekrany muszą się pojawić. I to jest chyba bezsprzeczne i zrozumiałe. Dzisiaj powoływanie się na ten, żeby nie było decyzji RDOŚ-u, okej, panią bardzo możliwe, że przekonują. Mnie jako radnego nie przekonują. Dlaczego nie wzięliśmy tych pieniędzy z Unii Europejskiej? Dlaczego to nie zostało zaplanowane? Dlaczego płacimy teraz z budżetu naszego miasta? No po prostu.
jest jak jest. No, każdy rozumie, że ma prawo do własnej oceny. No ocena jest taka po prostu, jaka jest. Domagaliśmy się od tego, aby ekrany były od samego początku roku. Dobrym przykładem jest to, że w tej chwili mamy sytuację, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu. My nie, Komisja Rewizyjna nie oceniała wykonania wieloletniego planu finansowego miasta. Odnosiła się do konkretnego roku i do wydatkowania środków. I albo one były wydatkowane, albo nie były wydatkowane. Było te trzy środki uwolnić albo na inne inwestycje, albo po prostu przenieść, zmniejszyć deficyt naszego miasta i na nowo wprowadzić. To jest tak jak nadwyżka, przepraszam bardzo. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku tych wszystkich dochodów. Gdybyście Państwo poświęcili kilka minut, ja nawet mogę mam to przesłanie, mogę to Państwu pokazać. Każda komisja rewizyjna rozpatrywała to, jak zostały zrealizowane dochody. I również identycznie w naszej opinii taka informacja się znalazła, więc staraliśmy się przygotować opinię i projekt tak, jak najlepiej, żeśmy potrafili. Te informacje, które uzyskaliśmy od prezydenta miasta Białegostoku, spowodowały takie, a nie inne informacje i takie, a nie inne wnioski. Bardzo żałuję, że nie było takiej sytuacji, jaka jest w innych miastach Polski, gdzie przy jednym stole potrafią właśnie zamiast wysyłania tych pytań usiąść radni i urzędnicy, niekoniecznie pana prezydenta, bo wszyscy dokładnie wiemy o tym, że nie ma w tym wszystkim aż tak wielkiej, dokładnej wiedzy. I przeanalizować, odpowiedzieć na to pytanie. W innych miastach Polski się da. Są dyrektorzy, zastępcy. Komisja nawet 5 razy obraduje w tej jednej sprawie, rozkładając to na czynniki pierwsze. I może rzeczywiście coś się dowiedzieć. Niestety u nas nie było takiej możliwości. I bardzo żałuję. I również żałuję tego, że mieliście Państwo możliwość, Państwo radni, do tego, aby się odnieść i wnieść do uwagi, do projektu opinii, a coś takiego nie miało miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radny Marcin Szczurło. Panie przewodniczący, szanowni państwo, znaczy, no, tutaj pada zarzut wielokrotnie, że nie uzyskano takich odpowiedzi na pytanie, jak się, żeby odpowiedź była niewystarczająca. No to trudno też uznać odpowiedź pana radnego Jankowskiego za wystarczającą, bo jeżeli w pytaniach, tak jak tutaj mówił radny Masztorz, pojawia się temat galerii Jasona, gdzie pytał pan, dlaczego, dlaczego nie wykonano tej inwestycji, dostał pan odpowiedź, że inwestycję wykonano w opinii komisji dalej. Nie wykonano inwestycji w galerii Jasona. Co do Członkowskiego też pan de facto nie odpowiedział, bo jeżeli zadanie jest napisane na lata 2012-2015, to dlaczego my rozliczając wykonanie budżetu za 2014 jest w opinii komisji, że nie zrealizowano inwestycje? Czemu miałoby zrealizować inwestycje, które są planowane do 2015 roku i nawet ta data 2015 pada w opinii komisji? W opinii komisji jest zarzut prezydenta, że nie wykonał inwestycji zaplanowanej na lata 2012-2015. My wykonali budżetu za 2014 rok, czyli jeszcze prezydent zgodnie z tym ma rok na wykonanie inwestycji, ale w opinii jest twardo dalej ten wniosek. I trzecia rzecz do tego, co teraz pan przytacza, czyli czynniki zewnętrzne, na które się nie ma wpływu. To ja przepraszam, jaki wpływ na przykład na liczbę złożonych licencji na taksówkę ma prezydent? To jest po prostu, że lepiej trzeba planować, mówi pan. No to jak pan na przykład pytanie, ile pan uważa w przyszłym roku, nie wiem, będzie przykładowo, nie wiem, wniosków o wydanie dowodów osobistych. No tego nikt nie wie i to jest po prostu mówienie, że to prezydent źle zaplanował. Jak miał zaplanować, ile osób w przyszłym roku złoży wniosków o licencję na prowadzenie taksówki? To jest po prostu absurd. Przykre jest to, że pan dalej zostawia rzeczy w tej opinii bez jakby, przechodzi pan obok tych przykładów, które tu wymieniałem, czy obok przykładów, o które był pan pytany, czyli właśnie
i Artego Jensena Ciołkowskiego nie ma odpowiedzi, zostaje twardo. Oczywiście no, można, większość może przegłosować, że 2 plus 2 to 6, ale pewnych faktów to nie zmienia. Jeżeli dostaje pan na piśmie jasną odpowiedź, inwestycje zrealizowane, pisze pan w opinii komisji inwestycji nie zrealizowane, to pytam się, na jakiej podstawie pan radny Masztalerz pytał pana, na jakiej zasadzie pan twierdzi, że nie zrealizowano inwestycji, jeżeli dostał pan odpowiedź na piśmie, że zrealizowane. Więc no, oczekiwałbym jasnej odpowiedzi, bo nawet w tym przypadku nie było tego, co przytaczał radny Janiszył, że tak mi się wydaje. Tutaj nawet nie ma, tak mi się wydaje. I po prostu wpisuje pan w tej opinii to, co pan chce, wbrew temu, co otrzymał pan na jasno, czarno, na biało, na piśmie. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radny Konrad Zieleniecki. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Jako, że nie lubię przedłużać dyskusji, a ta dyskusja, mam nadzieję, zmierza już ku końcowi, chciałbym zabrać dosłownie dwa słowa. Nie wiem, jak ja dzisiaj zagłosuję. W naszym klubie radnych nie ma dyscypliny partyjnej. Nie ma tutaj na sali obecnych na przykład posła Krzysztofa Jugiela z PiS-u, który nie będzie tutaj pilnował, jak głosujemy. Był obecny, czy jeszcze jest obecny poseł Tyszkiewicz, który najwyraźniej satelicki klub Komitetu Truskolaskiego postanowił przypilnować, ale takie jego prawo, taka jego wola. Darzę olbrzymią sympatią prezydenta Truskolaskiego. Dlatego było mi dzisiaj bardzo przykro, kiedy musiał czytać z kartki napisane mu wcześniej przemówienie z pewnym trudem, z pewnym oporem. Dlatego apeluję, żeby na przyszłość albo przeczytał je wcześniej, albo po prostu zaufał swojej inteligencji. Szanowni państwo, nie obrażajmy się na samorząd, nie obrażajmy się na to, jak jest skonstruowany. Była opinia RIO, negatywna dla opinii Komisji Rewizyjnej. Była opinia Komisji Rewizyjnej, negatywna dla pana prezydenta. Takie jest prawo, taki jest nasz święty obowiązek i takie jest nasze święte prawo. A propos świętego prawa, nie przyszedłem tutaj z karteczką, tak jak radny Komitetu Truskolaskiego. Skojarzyło mi się to trochę z modlitwą wiernych w czasie mszy świętej, jak przychodzili tutaj z karteczkami. I to mnie bardzo cieszy, że po 8 latach urzędowania prezydent Truskolaski chce być bliżej ludzi. Może damy mu jeszcze 8 lat na to, żeby był jeszcze bliżej, może będzie jeszcze lepiej w naszym mieście. Także jeśli chodzi o usprawnianie naszego samorządu i o te apele, deklaracje, że zostanie na przykład ograniczona liczba wiceprezydentów miasta, no, zastanawiam się gorączkowo, o którego wiceprezydenta chodzi. Czy o tego, który tutaj wymachiwał rękoma dzisiaj na sali, coś krzyczał, przeszkadzał w obradach, czy może o tego wiceprezydenta, o którym prasa donosi, że postanowił, miał wpływać na jakieś ustalenia konserwatorskie odnośnie jednej z kamienic w Białymstoku na korzyść innego z deweloperów. Bardzo nie podoba mi się, co się dzieje w naszym mieście ostatnimi czasy. Ja jestem radnym krótko. Dopiero 6 miesięcy, ale przez ostatnie kilka lat obserwowałem, co się dzieje w naszym mieście, z trwogą i z niepokojem. O tym, jak ścierają się tutaj pewne interesy polityków, deweloperów, o tym, co się dzieje w lożach na skateboxie na stadionie, o tym, co tam się bije, jak się bawi, czy równie dobrze bawił się pan prezydent na otwarciu Atlanty ostatnimi czasy. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu radny Marcin Szczurek. Z takim apelem do pana przewodniczącego Gałko, który jest przewodniczącym Rady Miasta, rozumiem, że też jest jednocześnie szefem klubu radnych, ale powinien jednak brać pod uwagę, że pilnować porządku obrad i dyskutowaliśmy parę godzin w ważnym temacie. Wszystkie wypowiedzi dotychczas odnosiły się w ogóle do absolutorium. Pan widocznie, nie wiem, czy w ogóle przeczytał opinię komisji, czy cokolwiek pan w związku z tym tematem przeczytał, ale chyba postanowił pan, że w związku z tym trzeba coś powiedzieć, to wyjdę innych poogarzam, no bo tak jest najprościej, jak nie ma sił argumentów już merytorycznych, zawsze się sięga po argumenty ad personam, to pewnie pan wie, pan nie powiedział ani jednego argumentu merytorycznego, od razu przyszedł pan
do obrażania posła za to, że przychodzi na sesję, gdzie jest to jakaś, powinno się pan uważać, że nie, że posłowie powinni przychodzić i się interesować tym, co się dzieje w tych ważniejszych sesji dla miasta, to po pierwsze obraził pan nasz klub, nazywając nie jakimś klubem zakrytanym wobec posła Tyszkiewicza. No ale to tylko dowód na to, że czasami jak się nie wie co powiedzieć, to lepiej siedzieć cicho i nie skorzystał pan z okazji, ale tyle czasu pan wytrzymał. Dziękuję. Dziękuję, proszę o zabranie głosu. Panowie urzędnicy, szanowni goście, Wysoka Rado, ja nie mam karteczki, mam inną pomoc. Ja chciałbym się odnieść do pewnej kwestii, ponieważ tutaj dużo słów padło odnośnie absolutorium, a tak naprawdę konsekwencją tej dzisiejszej dyskusji też były postulaty, o których pan prezydent na sam koniec swojego wystąpienia raczył powiedzieć. I chciałbym powiedzieć, że rad byłem słuchając tego, bo praktycznie 90% tych postulatów to są postulaty, które Prawo i Sprawiedliwość, o których Prawo i Sprawiedliwość mówiło w ubiegłorocznej kampanii samorządowej. I chciałbym pana prezydenta zapytać, po pierwsze, chce pan zmniejszyć liczbę zastępców prezydenta miasta z 4 do 3 i rozdzielić obowiązki pomiędzy mniejszą liczbę zastępców, dokładając starań, aby odbyło się to bez uszczerbku dla jakości pracy Urzędu Miejskiego. A co pan robi przez 8 lat? A dlaczego pan tego przez 2 kadencje nie zrobił? Po drugie, w najbliższym czasie nie będzie nagród dla zastępców. Będą oni pracować, pobierając przysługujące im wynagrodzenie bez nagród. A co pan robił z tym tematem przez 8 lat ostatnich? A co miało miejsce w kampanii wyborczej, gdzie urzędnicy wpłacali po kilkadziesiąt tysięcy złotych na pana komitet? No rozumiem, że przez najbliższe 3 lata nie będzie kampanii, no więc nie będzie potrzeba nagrody dla urzędników. Po trzecie, wszyscy dotychczasowi doradcy po wykonaniu zadań, do których zostali zatrudnieni, najpóźniej do końca 2015 roku odejdą z pracy w Urzędzie Miejskim. A po co oni w ogóle są? Co oni robią? Tyle razy tutaj z tej mównicy pytaliśmy, po co są ci doradcy? Jaki jest zakres obowiązków? Czy w ogóle do pracy przychodzą? Bo słyszałem, że chyba średnio. Po czwarte, jeżeli oszczędzamy, to wszyscy premie od następnego roku i kolejnych latach nie będą otrzymywali także prezesi i członkowie zarządu spółek komunalnych. To dlaczego otrzymywali przez ostatnie 8 lat? Co się zmieniło? Po piąte, zmniejszeniu ulegną zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek. Zarządy będą maksymalnie dwuosobowe. We wszystkich radach nadzorczych zasiadać będą maksymalnie po 3 osoby. Liczy się jakość, nie ilość. Czyli do tej pory liczyła się ilość, nie jakość, tak? Dlaczego przez 8 lat tak została rozmuchana administracja? Taki blik panował. Nagle coś się zmieniło? No bądźmy uczciwi w tym, co mówimy i w tym, co piszemy. Po szóste, zmniejszeniu i to o połowę uległo wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek komunalnych, a więc firm, których właścicielem jest gmina Białystok. A dlaczego do tej pory były tak wysokie? Po siódme, spółki miejskie będą ograniczały wydatki reprezentacyjne. A dlaczego do tej pory nie ograniczały? Czyżby dlatego, że zauważyliśmy, że skyboxy są wynajmowane? Jakby nikt tego nie zauważył, to pewnie by dalej było tak samo. Po ósme, wprowadzi pan swoiste memorandum na zatrudnienie pracowników w Urzędzie Miejskim. Konkursy będą ogłaszane w momencie zwolnienia drugiego stanowiska pracy. Struktura organizacyjna urzędu zostanie dostosowana do zagrożenia w nim zatrudnienia. A jak było do tej pory? Nie było konkursów? 8 lat. Po dziewiąte. Do końca tej kadencji nie będą kupowane nowe samochody służbowe dla mnie i moich zastępców. Po to zaś, by umożliwić w łatwiejszy sposób, łatwiejszy dostęp do urzędu, parkingi
przy jego siedzibach, przy Słonimskiej, Brańskiego czy przez Pięcie Składowej, zostaną uwolnione od samochodów urzędników. Z tego co pamiętam, jeszcze jak ja byłem radnym, dwie kadencje temu, bo już o tym mówiliśmy, że stoją samochody urzędników pod urzędem i mieszkańcy nie mogą zaparkować swoich samochodów. To dopiero po 8 latach pan się obejrzał, że z tym jest problem? Co było przez 8 lat? Dlaczego to nie stanowiło problemu? Po 10. Urząd będzie jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców. Każda osoba, która chce załatwić sprawę urzędową, sprawę będzie mogła uzyskać za pomocą infolinii, jak i w jego siedzibie. Niezbędne informacje o procedurach i sposobach jej załatwiania. Pracownicy będą zaś poddawani nie tylko obowiązkowej ocenie okresowej przez pana, ale także oceny ze strony mieszkańców za pomocą anonimowych ankiet. To dlaczego tego wcześniej nie zrobiono? Nie było takiej potrzeby? Ja tu widzę jakąś konsekwencję. Panie prezydencie, z całym szacunkiem do pana, naprawdę pana darzę wielkim szacunkiem. Ale jeżeli przez 8 lat... 8,5. No dobrze, zwracam pana. 8,5 lat. Było tak, jak jest w tej chwili. I pan cały czas twierdził, że jest dobrze. No to po co to zmieniać? Jak jest dobrze, to może nie ma sensu tego zmieniać. Ale chcę podkreślić to, co powiedziałem na samym początku. To nie są wcale nowe rzeczy, które pan powiedział. My w kampanii wyborczej, jako Prawo i Sprawiedliwość, o tym właśnie mówiliśmy. O tych 10 punktach, które pan przedstawił jako swoje tutaj z tej mównicy, to jest nasz program Prawo i Sprawiedliwości. Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent chce realizować program Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców. Zamykam punkt 28. Przystępujemy do realizacji 29 punktu obrad. Rozpatrzenie projektu.